Cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. W końcu nadeszła ta oczekiwana, długo zapowiadana zima 30-lecia. U mnie jest 0 stopni, po prostu jakaś masakra. Ale nie zważając na okrutne mrozy, przystępujemy do działania, bo pisaliście, że chcecie zobaczyć projekt hybryda. Tu jest główna bohaterka, mamusia, z której zaraz pobierzemy nasiona, wybiorę najbardziej czarne, najbardziej dojrzałe i te, które już na plantacji mówili mi, że powinienem pobrać i powinny normalnie urosnąć. Nie wiem, ile ich wezmę, może 10, może 15, zaraz sprawdzę. No i będziemy patrzeć, co z tym dalej będzie się działo. Jak jesteście ciekawi, zapraszam na odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Łapa w dół, jeżeli się podoba. Łapa w dół, jeśli się nie podoba. I tyle. Pokazuję, co będę robił dalej. Jesteśmy. U mnie od kilku dni pada. Nie wiem, od 3 albo 4. Bez przerwy pada. Najbardziej się boję o moje pustynne roślinki, które nie znają za bardzo deszczu. Ale dzisiaj nie o nich. Dzisiaj lecimy do głównej bohaterki, czyli do Trachycarpusa wagnerianusa, który został zapłodniony przez Trachycarpusa fortunei i powstała nam powstała nam hybryda Trachycarpus wagnerianus fortunei. Dlatego pobieram nasiona, zobaczcie jak one wyglądają, całe mokre, wszystko jest mokre i uwaga, o! Ten jaki piękny, ciemny jest cyk. Oj! Raz. Ściągam następny. Oj! Dwa, ale śliskie. Trzy. Proszę. Oj! O, cztery. Schodź mi skóra. Cztery. Bez skojarzeń oczywiście. Cztery. Pięć. Sześć. Zobaczymy. 7, bierzemy takie duże, o tu są fajne, 7, bierzemy, oj, śliska się, o, i upadł, 8, byłoby, nie ma, 9, może kiedyś tu wyrośnie za to, czyli jest na razie 8, nie wiem gdzie upadł, gdzieś tu, niech sobie rośnie, 8, biorę, 9, biorę, 10, już mam tyle. Następny. Oj, ale to wszystko śliskie jak mokre. 11. 12. Co mnie podkusiło, żeby w taką pogodę to robić? 12. O, ten jest jaki ładny. 13. 14. I 15. Dobra. Tu mam 15 nasion. Bardzo fajnych, dojrzałych. Zobaczymy, jak będzie z ich kiełkowalnością i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Za, nie wiem, 2-3 tygodnie, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli palmy dalej nie będą okryte, to zamierzam pobrać kolejne świeże nasiona, nie wiem, znowu może z 10 i zobaczymy, czy na przykład te szybciej wzeszły, co teraz zabrałem, czy tamte szybciej wzejdą, a może żadne nie wzejdą, bo to pierwszy raz ta roślina ma nasiona. Nie wiem dokładnie, jak to jest. Chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał i patrzcie, co się będzie działo. A teraz lecę i pokażę Wam, co dalej będę z tym robił. Projekt hybryda, kolejna część. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj mam tak, już pokazuję. Jest papier. Tutaj mam 15 nasion Trachycarpus wagnerianus fortunei, naszej hybrydy, która została zebrana. Wysypujemy sobie na stolik. Sprawdzę, czy naprawdę jest 15, żebym później głupio nie szukał, że na przykład zebrałem mniej. Ale fajne są. Sprawdzam, czy wszystkie są jakieś takie twarde, które nie są, na przykład, żeby nie były jakieś miękkie, które z założenia są niedobre, bo bez sensu je wtedy sadzić. Jest. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
jest 15 nasion. Tutaj mam przygotowaną pojemnik z ciepłą wodą. Te nasiona będę moczył w ciepłej wodzie przez 2 dni, 48 godzin. Tyle sobie dam, żeby one były takie fajne, namoknięte, żeby łatwiej im było ewentualnie kiełkować, jeżeli będą w stanie. Wrzucamy. Muszę Wam przyznać, że sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Niektóre nasiona są mniejsze, niektóre większe. Proszę bardzo, teraz sobie zamknę. Zamknę sobie nasze naczynko. O, tutaj jest. Tutaj jest nasze 15 nasion hybrydy Wagnerianus Fortunae, które będą się w tej chwili namaczać. I zaraz Wam pokażę na samym końcu, gdzie one sobie trafią. Także to jest kolejny etap i zaraz zobaczycie, gdzie to będzie stało, a później po tych 48 godzinach przechodzimy do kolejnego etapu. W ostatnim etapie dzisiejszego dnia nasionka, proszę, które tutaj są namaczane, o, może zrobimy zbliżenie, które są namaczane, wędrują sobie na grzejnik po to, żeby woda, która w nich jest, była cały czas cieplutka. To pomoże na pewno później w przyszłym kiełkowaniu, a zaraz Wam jeszcze pokażę, co tu jest na parapecie. O, a tutaj są małe trachy karpusy Poland. Oczywiście z nimi też zrobimy, o, jeden to już, on był źle wykopany, także z niego już nic nie będzie, a zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tutaj jest, resztę sobie rośnie jeszcze cały czas na dworzu pod mamusią. Także tutaj mamy do projektu hybryda nasionka, a tutaj mamy trachy karpusy Fortunae Poland, które wykiełkowały w tym roku. I to by było na razie na tyle.